Debiutujesz w filmie kostiumowym, co jest bardzo nietypowe w Polsce. Czyli ta historia musiała w tobie bardzo, tak mi się wydaje, mocno siedzieć, skoro chciałeś ją opowiedzieć. Co to jest za historia? To jest połowa XVIII wieku, pojawia się w Polsce żydowski herezjarcha Jakub Frank i ogłasza się Mesjaszem, co prowadzi do wielu awanturniczych wydarzeń. Sam film jest skoncentrowany na takim ostatnim okresie jego życia, kiedy trafia do Wiednia ze swoim dworem i ze swoimi wyznawcami. A historia rzeczywiście się działa długo, ponieważ ja ją napisałem jako pracę magisterską na reżyserii, ponieważ nie chciałem pisać pracy teoretycznej. I to było pisane jako taki film idealny, po prostu film marzenie. Nie sądziłem, że uda mi się go jakoś zrealizować, na pewno nie jako debiut. Więc to było takie marzenie. No i nagle się okazało, że pojawił się w PiS-ie program priorytetów filmów historycznych, więc nagle pojawiła się szansa. Projekt został złożony, dostał dofinansowanie, no i jest teraz na festiwalu w Gdyni. Jak trafiłeś na ten ślad? Ja zacząłem czytać książki o Franku. Dwóch takich wybitnych polskich badaczy, jeden z XVIII wieku, Kauszar. To była pierwsza rzecz, którą przeczytałem, a potem Jan Doktor, który zresztą był opiekunem historycznym tego filmu. No i tam w tej książce znalazłem skargę byłego wyznawcy Franka Golińskiego, który pisze ją po pierwszym rozbiorze Polski, więc pisze ją, ponieważ jest spod Lwowa, pisze ją do cesarza Austrii na Franka, który przebywa wtedy we Wiedniu. I pomyślałem sobie, że znalazłem pierwszego bohatera tego filmu, ponieważ nie chciałem opowiadać przez samego Franka, ponieważ Frank jakby żył dzięki temu, że jakby wytwarzał pewne wrażenie, działał na ludzi, więc chciałem to opowiedzieć poprzez ludzi, na których Frank działał. A drugą taką główną postacią i taką drugą linią dramaturgiczną jest Klein, wiedeński urzędnik, który otrzymuje tą skargę. No i próbuje wyjaśnić tę zagadkę Franka, odpowiedzieć na to, co się znalazło w skardze, więc jest taka dwutorowa narracja, która opowiada i o Franku, i trochę o frankizmie, i o tym, co jest takie najbardziej istotne dla mnie, w tym o takiej mesjańskiej potrzebie w człowieku. I mam wrażenie, że twoi bohaterowie nie są, są tacy, trudno jest ich tak jednoznacznie ocenić, zinterpretować. I tak nie tylko w tym filmie, ale też we wcześniejszych filmach krótkometrażowych. Czy to jest twój sposób myślenia o postaci? To znaczy, no tak, na pewno, tak jak każdy człowiek jest trudny do uchwycenia, do określenia. Być może w tym wypadku to działa silniej, w związku z tym, że to chodzi o taką bardzo tajemniczą postać Franka i postać, która jakby wyzwala w ludziach takie różne skrajne emocje i postawy, więc rzeczywiście być może ten film jest jeszcze bardziej taki dociśnięty z tym. Ale to mi się podoba właśnie, tak? Bo to jest film o tajemnicy, to jest film o takiej zagadce, która ma się wyjaśnić i nie wiadomo, czy ona się wyjaśni w końcu, czy nie. I też spotkałam się z opiniami, że aktorzy, którzy u ciebie pracują, pokazują się z zupełnie innej strony niż w innych filmach. Jak z nimi pracowałeś? Czy mi bardzo zależało na tym, żeby ten film, pomimo tego, że jest historycznym, był filmem współczesnym, to znaczy, żeby ten kostium nie stanowił takiej przeszkody dla widza, żeby jakby zrozumieć tych bohaterów i te wydarzenia, więc no właśnie, zaczynając od pracy z aktorem, ale też scenariusz, na przykład dialogi, praca kamerą, to są takie bardzo współczesne rzeczy. I moja właściwie praca, ponieważ w tym filmie zagrali znakomici aktorzy, moja jakby... Początek naszej współpracy polegał na tym, że wytłumaczyłem właśnie tą jedną rzecz, że chciałbym, żeby to był paradoksalnie film współczesny. No więc potem to wszystko się potoczyło właśnie od tej strony. No, jeżeli debiutant się styka z takimi nazwiskami jak Hyra, Bonaszewski czy Łukaszewicz, no to naprawdę tutaj plaża. No, nie trzeba naprawdę wiele, żeby nagle się pojawiła taka energia, która jest w tym filmie, mi się wydaje, mam taką nadzieję. Czysta przyjemność praca z takimi aktorami. Powiedz, czy to, że to był debiut kostiumowy, to jakby sprawiło, że to był film trudniejszy do zrobienia, czy może właśnie ludzie chcieli ci pomóc? Jak to? To znaczy, trudniejszy z takich prostych powodów, to znaczy no na przykład nie mogliśmy sobie kamery ustawić tam, gdzie chcieliśmy po prostu kręcić, tylko musieliśmy zbudować ten świat, trochę go przystosować, zamaskować, tak żeby przypominał ten XVIII-wieczny. Sam temat taki dość oryginalny, czyli taka kompletnie inna linia historyczna, jakby dotycząca Polski, czyli jakby taki
taki żydowski trochę, tak, ale dotyczący też Polski i w ogóle całej Europy Środkowej. Natomiast no, jeżeli chodzi na przykład o aktorów, o których rozmawialiśmy wcześniej, to jest o wiele łatwiejsze na przykład namówienie ich do pracy przy takim filmie niż przy jakimś współczesnym, tak? Że wszyscy się jakoś bardzo nastawili na to, że będziemy robić taką rzecz, której się nie robiło dawno w Polsce. Czyli taki film historyczny, ale nie oparty na lekturze, czy na jakichś ważnych wydarzeniach historycznych, takich no, dla życia narodu powiedzmy, tak? Tylko że taki troszkę kompletnie inny i troszkę dziwny, więc się no, wszyscy jakoś bardzo, bardzo entuzjastycznie do tego podeszli, więc pod tym względem było o wiele łatwiej pewnie. Opiekunem artystycznym jest Filip Bajon, ale pracowałeś z nim też przy filmach Filipa Bajona. Powiedz, jak on wpłynął na twoje postrzeganie pracy reżysera? Mhm. No, bo też jesteś jego studentem. Jestem jego studentem, tak, tak. No dla mnie, znaczy przede wszystkim Filip Bajon był pierwszym człowiekiem, któremu powiedziałem o tym, że chciałbym napisać taki scenariusz. Jemu się bardzo spodobał ten pomysł, potem mu się bardzo spodobał scenariusz i właściwie no, jego rola jest nie do przecenienia, jeśli chodzi o powstanie tego filmu. Ja byłem na przykład zauroczony kompletnie, będąc nastolatkiem i oglądając filmy w telewizji na przykład. Pamiętam, że widziałem Wizję Lokalną 1901, przedstawioną jako film o strajku młodzieży polskiej w szkołach niemieckich. Zobaczyłem film kompletnie inny, który się wybija jakby z tego i to mi się strasznie spodobało, więc Filip Bajon, zanim go poznałem osobiście w szkole, jakoś strasznie mi się podobał jako reżyser i takie jego podejście do tematów właśnie niby znanych, ale jakby z kompletnie innej strony, to jest coś, co rzeczywiście jest dla mnie ważne i tutaj jego wpływ jest bardzo silny. No, oczywiście praca przy Ślubach Panieńskich czy przy fundacji, przy których pracowałem, też mnie bardzo dużo nauczyła, więc no, właściwie Filip Bajon jest dla mnie i takim nauczycielem, i takim przyjacielem po prostu.